Smasher. Nie próbuj wstawać. Spoko, nie da rady. Podobno jest inne zakończenie, jeżeli się go zabije. I żeby odblokować jakieś takie lepsze, powinienem się zbliżyć do pana, czego nie zrobiłem absolutnie. Yorinobu. Jestem. Ja również. Pamiętaj. Yorinobu nie może spaść włos z głowy. A jeżeli sam sobie coś zrobi? Pamiętam. Chcesz mu sama dać klapsa. No i chyba coś więcej niż klapsa. Dobra. Gwałtownych uciech i koniec gwałtowny. Ty? Gdzie moja siostra? Za chwilę tu będzie, niczego nie próbuj. Ta, którą prawie zabiłeś? Ukochana tak. Siostra? Ta sama, która prawie zginęła. Od kul twoich ludzi? Miała nie ruszać się z rezydencji. Trzymać się z boku. Próbowałem ją chronić. Widać. Się w niebezpieczeństwie. Siebie chciał chronić. Tylko z twojego powodu. Gdzie ona jest? Za chwilę tu będzie, niczego nie próbuj. Za chwilę tu będzie. Do tego czasu mam cię pilnować. Więc niczego. Ja bym nie zabrał tą półkawkę. Czego miałbym próbować? Wykorzystałem już wszystkie możliwości. No właśnie. Tego nie będziesz potrzebować. Została w nim tylko jedna kula. Nie jest przeznaczona dla ciebie. Sam spójrz. Co tu widzisz? Terror jednego przegranego gościa. Jednego przegranego gościa. Jednego. Ja ich widzę miliony. Kyoto. Dubaj. Paryż. Ci ludzie mieli dziś szansę. Na co? Szansę. Szansę na co? Żeby zapomnieć o strachu. To jest twój sposób, żeby ludzie przestali się bać? Ale ty... Ochrona, zniewolenie, takie tam? Strach. Odkąd pamiętam. Tego jednego nie mogę mu odmówić. Wiedział, jak wzbudzić strach. Sabura. Kurde, teraz mi czasu. Że każda wartość to tylko chorągiewka na wietrze. A wiatrem jest strach. A potem... Wiesz, co zrobił? Dmuchnął mi prosto w twarz. To był ten jeden raz, kiedy się pomylił. A inni... Na nich to działało. Bali się go. Nawet teraz. Sam widziałeś. Tych durniów przeraził trup gadający z pudełka. Żałosne. No, trup nie trup. Zawsze możesz coś zrobić. Się tylko nie wmieszał. Niczego byś mi z niej porzuciłeś wszystkie ideały. Niczego by nie zmienił, chłopie. Chociaż sobie mógłby zmienić na gorsza. Taki sam. Zależy ci tylko na władzy. Naprawdę? Władzy? 50 lat temu terroryści wysadzili ten budynek w powietrze. Wiem. Coś o tym słyszałem. I? Co to dało? Niewiele. Nic! Wyciągnąłem z tego lekcję. Skoro podkładanie bomb to za mało, co jeszcze można zrobić? Stać się bombą. Zaraz. Czy on w sobie coś ma i zaraz nas bum bum? Hanako. Nisan. Co? Co miał na myśli, że można stać się bombą? Yamete. Hito no mae yo. Dziękuję, Vi.
To już wszystko. Nie wszystko. Dotrzymam swojej części umowy. Pójdziesz z Hellmanem. A ty? A ty? Ja zostanę z bratem. Dobra, ale czy Hellman zdąży? Czas zająć się tobą. Ale Hellman sam mówił, że mam... nie mam czasu. W ogóle. Nie, ewidentnie to jest koniec gry. Jednak kawał skóz wysyna, prawda? Co? Poświęcasz całe życie na walkę z czymś. Tylko po to, żeby na koniec stać się tym samym. I to dosłownie. Wykrót uszkodzenie chipu relik już tak i z innymi napisami trochę. Kropeczki nad U. Teraz do akcji wkracza żony. Cyber Void. Zaraz, czy to ma znaczenie, w którą stronę pójdę? Czy ja mogę się od tego oddalić? Nie wiem. Jak się przybliżam, też nie bardzo się przybliżam. No, pójdę do światła, nie? Nie, no coś się przybliżam. Jakbym poszedł w drugą stronę, to bym po prostu umarł. I tyle. Można zapisać? Nie. Pewnie, że nie. Ale można potem wczytać. I spróbować pójść w drugą stronę. Chociaż nie wiem, czy będzie mi się chciało. I tak pewnie po prostu nie da się odejść i tyle. W którymś momencie po prostu przestanę się oddalać i po prostu będę szedł. Bez... O... Bez postępu. Johnny. Udało mi się. Hanako Arasaka dotrzymała słowa. Patrzę na ciebie i wspominam chwilę, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy. I? Nadal jesteś tym żałosnym, drobnym złodziejem. Nic się nie zmieniło. Epilog. Zmieniłem się. Przestań zachowywać się jak pana. Twoja poza nie robi na mnie wrażenia. W sumie się zmienił. Tamten wie nigdy nie zdołałby dojść tak dalej. Nie potrafił ocalić siebie samego przed śmiercią. Dawny Vi gardził zdradą. Uważasz, że cię zdradziłem? Gorzej. Zdradziłeś sam siebie. Czemu? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Biochip wymieszał nie tylko wspomnienia. Zatarł również granice ze Silverhandem a tobą. Jeszcze nie zostałem wymazany. Wiem, skąd przyszedłem i czego chcę. Ale czy nadal potrafisz powiedzieć, kim jesteś? Nie, chyba nie. Jestem dawnym Vi, który umarł na wysypisku. Jestem Vi, który postanowił nie umrzeć. Jestem przepełniony goryczą i smutkiem. Jestem zwycięzcą, bo osiągnąłem swój cel. Nie wiem, kim jestem. No to na co czekasz? Który postanowił nie umrzeć. Jestem Vi, który postanowił nie umrzeć. To uczucie prowadziło Silverhanda przez całe życie. Ja pierdzielę. Jedna myśl. Nie oglądać się za siebie. Nie oglądać się na innych. Ale przy każdej odpowiedzi on by pewnie to odpowiedział. Tak zgaduję. Miałeś monopolu na bunt. Nigdy nie mieliśmy monopolu na prawdę. Jesteśmy systemem naczyń połączonych. Jeśli przyszedłeś coś mi powiedzieć, to znaczy, że chcesz to powiedzieć sam sobie. Po prostu chciałem pogadać ostatni raz. Chcę rozstać się w przyjaźni. Chcę wszystko wyjaśnić. To już koniec tyle. Nie mamy już o czym rozmawiać. Porozmawiać ostatni raz. Porozmawiać z tobą. Po raz ostatni. Słucham. Posłuchaj. Leżę na stole operacyjnym, a Arasaka usuwa biochip z mojej głowy. Wiedziałeś, że to się tak skończy. Że na czy aby na pewno? A może zdychasz w windzie? Wrócić do normalnego życia. Już nigdy nie będzie normalnego życia. Wytną część nas i zostanie ziejąca pustka. Właśnie. Hellman powiedział, że nie możemy funkcjonować bez chipu. Co innego mogłem zrobić? Co innego mogłem zrobić? Wybrać wierność sobie. Lojalność. No, boisz się, że wpadniesz w ręce Arasaki? Nie martw się. Skasują cię. Nie mogę mieć tego pewności. Nigdy tego nie rozumiałeś. Nie chodzi o Arasakę. Nie chodzi nawet o życie i śmierć.
Więc o co? O co w takim razie chodzi? Oświeć mnie. Zawsze chodzi o zasady. Które łamał? Możesz wymienić ciało na chrom. Możesz spędzić całe życie w Braindance'ie. Ale to zasady definiują, kim jesteś. Jeśli się zgubisz, wskażą ci drogę do domu. Jeśli się zatracisz, krok po kroku pozwolą ci odbudować samego siebie. I niby takim credo żył Johnny Silverhand? Tego nauczył go dawny V. Dobra, żegnaj, dzięki za wszystko, typie. Dalej. Żegnaj, Johnny. Dziękuję ci za wszystko. Gdyby nie ty, już dawno byłbym martwy. No i co? Pamiętasz pytanie Dexa? Śmierć, chwale czy żywot specjal... Wiedziałem, że to będzie bardzo ważne pytanie. Pamiętam. Przykro mi, że wybrałeś źle. Śmierć, chwale. Tu nie dało się wybrać dobrze. Jakbym wybrał spokojnie żywot, to bym po prostu poszedł do swojego domu i nic nie zrobił. Koniec. Tymczasowo impulsy nerwowe przekierowywane są do neuroprocesora. Kiedy mogę się spodziewać pełnego raportu? Zostanie wysłany przed końcem tygodnia. Jeszcze raz gratuluję sukcesu. Częściowy daltonizm? Proszę przygotować pokój pacjenta. Bo jakoś dziwnie to wszystko wygląda. Mam mętling, bo ja coś z Johnem, gdzie ja jestem. Nie pamiętam, jak się tu znalazłem. Niektóre wspomnienia są stracone, inne wrócą z czasem. Spokojnie. Neuroprocesor jest przeciążony. Zdenerwowanie tylko pogarsza sprawę. To dajcie mi lepszy. Czy ja nadal jestem V? Najważniejsze, że żyję. Dobra, czy nadal jestem V? Ja... nadal jestem V. Daj mi drugi pieczyk pewnie, nie? Umarłem. Dwa razy. Wszystko jest w porządku. Nie... Kim jestem, czuję pustkę. Pustka może. Czuję się... pusty. I jakby... ktoś rozciągnął mnie. Proszę wyprowadzić pacjenta. Dobra. Notatnik. Nie wiadomo jeszcze, czy nastąpi progresja. Już samo wycięcie nowotworów było trudne. Jednak prawdziwym wyzwaniem nowotworów była się operacja na engramie. Czy statek Tezeusza, rozebrany na części i złożony z nich na nowo, będzie tym samym statkiem? Nikt dotąd nie rozdzielał psychicznych bliźniąt syjamskich. Jesteśmy pionierami. Koniec końców okazuje się, że... Kyoto. Dobra. Słysząc kukułkę... tęsknię za Kyoto. Mhm. I co? Co? Odpocznij. Później przyjdzie do ciebie doktor. Chodź do mnie. Co? Czekaj. Może tak naprawdę jestem po prostu eksperymentem? Czekam na ciebie. Tak naprawdę go nie usunęli. Oni testują na mnie ten biochip. Jak go naprawić? Jak sprawić, żeby on działał? I on jest za mną i mnie wypchnie. Sam spadnę. A, sen. Co? Saburo został zamordowany kilka miesięcy temu. Okazało się jednak, że zapis jego osobowości został... Ale heca! Użyto go następnie do nadpisania świadomości jego syna i dziedzica Yorinobu Arasaki. Piorunującą informację przekazano dziś na konferencji prasowej. Ale heca! Kare
Sam postanowił zwrócić dar. No, decyzje to były błędne. Oj, bardzo. Nie ulega wątpliwości, że to historyczny dzień. Dziś technologia spełniła puste obietnice składane przez religię. Saburo sama, makoto nie omedak. Dobra. Przygotować się do pomiarów. A dzień dobry. I mam dobre wieści. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Jakich badań? Badanie płatu ciemieniowego. Na razie widzę wszystko na różowo. Na Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. Aku. Dobra, przeczyta. Dawaj, dalej. Wystarczy. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. No, chyba nie pykło. Proszę podłączyć się do urządzenia. Rozpoczynam badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Co? Pacjent gotowy do testów. Co to są testy? Polegają te testy? Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Podróż. Co? Dom. Brak. Wróg. John. Arasaka. Zasady. John. Zdrada. Johnny. Nie wiem. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. Co? O co chodzi w tym teście? O zbadanie empatii. Upał powoduje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny. Przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Wystarczy. To badanie jest konieczne. Powiedziałem dosyć. Wrócimy do tego. A ten... pokazał test. Nie miał właśnie na tym polegać, czy jakby, że nie dam rady tego słuchać? Chłop się wywalił. Co to niby ma udowodnić? Przecież mogę chodzić. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. No, jak już tutaj przyszedłem sam, nie? Dobra, idę. Dalej. Zaraz przyspieszę i się wywali chłop. Jak mi idzie? Proszę oszczędzać oddech. Prędkość większa o 3 jednostki. O, teraz zaczną się problemy pewnie. Kurw. A, właśnie.
Jenny. Przytruchcie. Nie możesz tu zostać. Ale to on jest dalej w nas, czy... Może on jest w nas bez biochipu? Co tym razem? Jesteśmy normalnie w tym? Może on już się nadpisał na nas? On nie potrzebuje chipu, żeby w nas być. Jackie. Wiedziałem. Spodziewałem się tego. Co on ma białe oczy? Przepilny go dla mnie. No. Lepiej było go po prostu wywalić. Chociaż nie, gdyby nie on, to byśmy umarli i tak. Dobry wieczór, Night City. Świat nie może się otrząsnąć z szoku po tym, jak Saburo Arasaka został przywrócony do życia, co należy podkreślić, w ciele swojego syna Yorinobu. List protestacyjny w tej sprawie wystosowały organizacje stojące na straży praw człowieka, religijni przywódcy i szefowie 100 największych korporacji. Jest przejawem pychy, owocem technokratycznej arogancji i dowodem zupełnego upadku moralności. Nasze stanowisko jest jasne. Dlaczego? Przejęcie sterów korporacji przez Saburo Arasakę dokonało się z pogwałceniem prawa. Stosowne wydaje się przeprowadzenie międzynarodowego arbitrażu, aby... To jest otwarcie puszki Pandory. Czy naprawdę chcemy żyć w świecie, w którym bogaci są nieśmiertelni? Gdzie mogą odebrać słabszym od siebie wszystko, nie tylko ich osobowość, ale także ich ciało. Ha. Odpowiedź Saburo Arasaki nie pozostawia wątpliwości i nie zamierza się ugiąć pod żadnym naciskiem krytyki. Arasaka Shanaibu no dekigoto ni kanshite. No ale dobrze, że go przejął, no bo jakby... Yorinobu był ciulowym przywódcą. Gotować się do pomiarów. Znowu. Co z wynikami poprzednich, mam już powoli dosyć tego miejsca. Może lepiej niech nie wie, że mamy dosyć. Jak wyniki? A gdzie wyniki poprzednich badań? Jeszcze nie skończyliśmy. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Świetnie. Koski dalej nie ułożył. Choroba. Nie wiem. Ja. Ja. Bunt. Życie. Życie. Ja. Ja. Nie wiem. Johnny. Johnny. Co jakby, jakby odpowiadać na wszystko Johnny? Pustka. Pustka. Przyszłość. Nie wiem. Nie wiem. Jak zawsze jak mówię Johnny, to ona się na mnie patrzy na chwilę. Czyli to jest istotne bardzo. Plantacja kukurydzy. Znowu. Dobra, nie wyłączamy. Kontynuuj. Ziemię stopniowo przykrywa cień. To pierwsza tego roku deszczowa chmura. Pomiary zakończone. Proszę przygotować się do testu funkcji motorycznych. Znowu. Dawaj teraz, dawaj. Biegnij, biegnij. Chyba już jest lepiej. Trzymać bieżnie. Koniec testów na dziś. Połączenia zostały odblokowane. Można już skontaktować się z ziemią. Z ziemią? Z ziemią? Zadzwonił do kogoś. Panam, Hanako, Wiktor. Panam, co jest? Co powiemy? Co ona powie i tak dalej. Cześć. Dawno się nie odzywałeś. Mam mały kryzys. Słuchaj, jestem w paskudnym miejscu. Jest mi źle. To rzuć wszystko w diabło i wracaj. To nie takie proste. Nie, jest pięknym słowem. Powinieneś używać go częściej. Vi, przepraszam cię, Mitch się wkurza. Zadzwonię później. Szybka rozmowa. Hanako może powie nam coś ciekawego tutaj. W końcu ona jest zaraz taki tutaj. Tak. A. Wiktor. Jak się masz? Chyba ja powinienem zadać to pytanie. Nie czuję się najlepiej, ale żyję. Pozbyłem się chipu.
Pozbyłem się biochipu. Arasaka? Tak. Siedzę na ich stacji orbitalnej. Zgłoś się do mnie po powrocie. Będziesz potrzebował solidnego przeglądu. Nie czuję się najlepiej. I co mam niby z tym zrobić na odległość? Nic. W zasadzie... chciałem tylko pogadać. A znamy się nie od dzisiaj, wiesz, że nie jestem w tym dobry. A Misty wyjechała. To co mam zrobić? Pozbierać się i podjąć jakąś decyzję. Już kiedyś pokazałeś, że potrafisz. Dzięki. No niby tak. Tak zrobię. Musimy sobie też razami. Ej, kurde, dobrze by było, jakby ta Hanako jednak odebrała. Może by nam coś powiedziała, jakiś taki sekrecik. Coś takiego. Ej, już lepiej widzimy. Widzę kolory normalnie, a nie tylko różowy, niebieski. Ona już jest normalnie... jasno-niebieska, a nie jasno-różowa. O! Zrobił progres. No... Uż to, Jezu. Co? To był koszmar. Ale... dalej jest... dalej mamy kolorki. Jak długo tobie? Jak długo jeszcze będą ciągnęły się badania? Musimy mieć dokładne pomiary. Mam już tego dość. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. On sam to powie. Należy ułożyć kostkę. A nie, jednak nie powie. Co jest tą muzyką? Ja nic nie pominąłem. Nic. Proszę usiąść na łóżku. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Lojalność. Nie wiem. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Dawaj. Szybko i bez zastanowienia. Człowieczeństwo. Ja nie wiem. Nie chcę jakby za bardzo się buntować. Bo oni coś ogarną, że ja tu nie chcę być bardzo. Należy wejść na bieżnię. Dobra, włażę. Chyba będę to powtarzał bez przerwy, aż w końcu stwierdzę. Nie, pierdzielę to. Szybko i bez zastanowienia. Wi. Rozmawiaj z Hanako Arasaką. Z Hanako Arasaką. Już tu nie można było tak posłusznie. Coraz trudniej jest jej wsadzić mi do ręki ten... Rzuć kostku, kurwa, dość tego! Kurwa! Dosyć tego! Nienawidzę tego miejsca! Daj upust frustracji. Dobra. Co mogę rozwalić? Wszystko! Koniec z tym! Rozwal taboret. Rozwal bieżnię. Kurwa! Ona tam stoi za tymi drzwiami i... Patrzy się! Patrzy się, jak rozwalam jej rzeczy. Pierdolcie się! I jeszcze jedna rzecz. Miałem wrócić do normalnego życia, jak na razie siedzę w tym pudle. I robią mi jakieś testy. Hellman? Dzień dobry. Jest dzień. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Życie czasami zaskakuje. Ktoś powinien zająć się tym bałaganem. Czego chcesz? Poprosili mnie, żebym z tobą porozmawiał. O czym chciałeś porozmawiać? Sabura Arasaka wróciłeś do korporacji na dobre. Widzę, że na dobre wróciłeś do Arasaki. Nie masz ich już dosyć?
całej tej pojebanej rodziny? Arasaka zawsze dopnie swego, a nowy projekt odpowiada moim ambicjom. Nawiasem mówiąc, jest związany z twoją sytuacją. Dobrze. To co masz mi do powiedzenia? Przynoszę złe wieści. Posłuchaj. Pięknie. Operacja się udała. Biaczyk został usunięty. Jednak spustoszenia dokonane w organizmie są ogromne. Sięgają aż do struktury DNA i przypominają objawy choroby popromiennej. Niestety są również letalne. Śmiertelne. Jednak umrę. Czyli jednak umrę. Nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich możliwości. Nie wiem, czy zostało, jakie są możliwości, chcę porozmawiać z Hanako. Hanako tutaj niewiele zmieni już. On więcej wie. Ile czasu mi zostało? Około pół roku. Potem nastąpi gwałtowna progresja. Tuż przed śmiercią dolegliwości staną się bardzo uciążliwe. Są jakieś inne możliwości? Miałem już jedną. Może przez pół roku się rozwinę na tyle, żeby mi pomóc. Chociaż pewnie nie. Z twojej strony potrzebna jest tylko odrobina zaufania. Już raz wam zaufałem. Nigdzie mnie to nie doprowadziło. Możesz dołączyć do programu Secure Your Soul. Twoje ciało do niczego się już nie nadaje, musisz je porzucić. Stworzymy engram twojego umysłu i przechowamy go w Mikoshi. Więzienie. Dlaczego nie mogę dostać nowego ciała? Nie wiem, jak rozwiązać problem kompatybilności. A przypadek Saburo Arasaki? Ty nie masz syna. I nie dysponujesz prywatną kliniką skupioną tylko na twoim przypadku. Nie chcę trafić do więzienia dusza Arasaki. Skąd mam wiedzieć, czy to nie podstęp? Skąd mam wiedzieć, czy to nie podstęp? Podstęp? Może Arasaka chce przykładnie ukarać złodzieja? A? Może chcą mnie mieć w swojej kolekcji? Arasakowie stali się bogami. Jesteś dla nich kimś nieistotnym. Może to twoja zemsta, co? Dzieło twojego życia zrobiło z Saburo Boga, a ty sam pozostałeś śmiertelnikiem. I w tym jesteśmy podobni do siebie. Dlaczego miałbym karać towarzysza niedoli? Dokończmy rozmowę o ofercie moich pracodawców. Ale nie chcę tam. Dusza Arasaki. Zdany na łaskę korporacji. Nawet nie muszę pytać, gdzie tkwi haczyk. Uczciwość układu gwarantuje umowa. Musisz ją tylko podpisać, jeśli chcesz żyć. Ale... ja będę w tym i będę sobie żył, ale ja tam będę uwięziony i... Engram nie ma statusu osoby, zatem dokument jest zrzeczeniem się prawa własności. Tymczasowo rzecz jasna. Nie chcę stać się własnością Arasaki. Klienci programu to sami znani i wpływowi ludzie. Żaden z nich jeszcze się nie skarżył. A jeśli się nie zgodzę? Twoje rzeczy są już spakowane. Prom zabierze cię na ziemię. Umrzesz tam przed nadejściem zimy. Wiem, to nie jest łatwa decyzja. Zastanów się dobrze. Dobra. Podpisujemy. Chcę żyć. Jak każdy. Nie ma sensu zwlekać. W zasadzie od razu możemy przystąpić do wykonania transferu. No nie ma co, no będziemy siedzieć i tu się kisić. Stanie personel odprowadzi cię na miejsce. Stanie, pożegnaj się. A, już się pożegnałem, tyle. Jak masz na imię? Czemu jestem w kosmosie? Hadzimy. Tak właściwie. Co byś powiedział człowiekowi, który wszedł prosto do więzienia wroga, żeby ratować swoje życie? Powiedziałbym mu, zapamiętaj dobrze drogę do domu. Do domu się nie dostanę za bardzo. Jestem w kosmosie. Jesteśmy znani na naszego wroga. Smutny wi z kodem kreskowym na czole.
tyle poświęcili, żeby zrobiliśmy jakby, żeby uratować to ciało, a jednak nie uratujemy go. No ale tak, w tej grze dobrych zakończeń nie ma. On dalej go ma. Kula, która prawie zniszczyła jego ciało, a teraz on sam niszczy sobie ciało. Znaczy się go pozbędzie po prostu. Halo? Okej, skończyliśmy misję. To na pewno. Gdzie się obudzę? Przez wszystkich tych ludziów. A co z Alt? Gdzie jest Alt? Teraz. Czekaj, ona jest zjarana. Ona ma takie czerwone oczy. Dzięki za grę, gratulacje. Udało ci się ukończyć główny wątek fabularny Cyberpunk. Nie musisz jednak oprzeć Night City, masz kontynuować grę od ostatniego punktu kontrolnego w tym świecie. Będzie tam na ciebie czekać nagroda. Jaka nagroda? Ale kurde, ile ja grałem? 40 godzin? Czekajcie, 30. Prawie 30. Udało ci się Czekają na ciebie nagrody, część z nich zajdziesz w swoim ekwipunku, a część u Reaper Dogga. Okej. Nie wiem, tu żadnej broni nie widzę, ale pewnie jakieś... Może jakieś ubranka? No nie wiem. Nie widzę zbytnio nic nowego. Ty, ale... Cofnął mi się cały postęp, nie? W sensie... Ej, a tutaj właśnie, jak mamy... 90, 25, 40... Jak to zrobić, żeby to bardziej jakoś postępować, tak dalej? Ja chyba nie straciłem całego postępu. W sensie nie cofnęło mi się wszystko. Jak level upy mam. Walnę dwa w inter... Nie, czekaj! Wcześniej miałem dwa punkty, wiem. Miałem dwa punkty na pewno do rezonowania, bo mogłem walnąć dwa w inteligencji i mieć wtedy 14. Czyli cofnęło mi się wszystko przez ostatnie dwa odcinki. Co mi zostało? Robić misje poboczne. Ale patrzcie, tu można mieć maksymalnie... Tu mamy po 20, maksymalnie, to razem można mieć setny level, plus 100, czyli pewnie 120. Ja na 25 skończyłem grę w 30 godzin. Wydawało mi się, że to będzie jakieś dłuższe, nie wiem, Wiedźmin był mega długi. Ale patrzcie, ile kontraktów, tych kronik... Czekaj, to wszystko to jest automania? To wszystko to auta, które można kupić. O Jezu. O cie panie. To zostało robienie misji pobocznych tylko. No także... Wygraliśmy. W sumie nie było takie trudne. Jakby... Były pewne trudne momenty, na przykład... Najtrudniejszy dalej, jak dla mnie najtrudniejszy był Oda. Bo... Ogólnie wszystko inne było dosyć proste, no niektóre walki tam czasami były skomplikowane, akurat ostateczny boss był łatwy dosyć. A to pewnie głównie dlatego, że znalazłem sposób jak go zjechać w połowie na hita. Czekaj. Bo oni dali nam możliwość przejścia tutaj, nie? Jeszcze raz zrobienia tego wszystkiego. Czyli, jeżeli weźmiemy, zrobimy misje główne, znaczy poboczne, wszystkie, to będziemy mieli inne zakończenia. Ej! To jest dobre. Dobra, także na dzisiaj to było na tyle. Do zobaczenia. Siemka.